Odgłosy Góry Zamkowej. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego muzycznego programu, a moimi gośćmi są pani Karolina, pedagog, i Igor, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Igor wybrał waltornię, także dzisiaj właśnie poznamy odgłos tegoż instrumentu, ale może na początek trochę historii. Bardzo prosimy, żeby nam przybliżyć ten instrument. No myślę, że historia sięga już czasów starożytnych, gdzie jako instrument, jako waltornię róg używali rogi pochodzenia zwierzęcego, rogi bawole, rogi baranie. Z czasem materiał tych rogów się zmienił, zaczęto produkować rogi metalowe i te rogi głównie wykorzystywali myśliwi w trakcie polowań, czy też rycerze wojskowi w trakcie bitew. Wtedy te waltornie były trochę uboższe, ponieważ nie miały tutaj całych tych wnętrzności, były jakby puste w środku, można było sobie je przepasać albo dać pod ramię. I miały taki charakter sygnałowy. Można było na nich wykonać jedynie tylko kilka dźwięków, takich sygnałów właśnie. Dopiero z czasem zaczęto konstruować waltornie bardziej rozwinięte, ponieważ brakowało dźwięków z gamy chromatycznej. Dlatego za czasów Wolfganga Amadeusza Mozarta jego koncerty wykonywano za pomocą wkładania ręki do czary i tutaj manewrowania tą ręką w czarze, aby móc zmieniać te dźwięki do takich utworów solowych. Natomiast w orkiestrze były różne zastosowania, kolanka strojeniowe, rogi inwencyjne, aby móc wykonać jak najbardziej obce dźwięki spoza szeregu alikwotów. I dopiero później wynaleźli mechanizm wentylowy, czyli tutaj te trzy klapki i nawet czwartą kwartwentyl, aby móc wykonać wszystkie dźwięki spośród gamy chromatycznej. No i tak mamy do dziś. I tak mamy do dziś, i tak waltornia jest z nami, jest tym instrumentem w orkiestrach. A jak, Igor, waltornia trafiła do ciebie? To trafiła w taki sposób, że mój tata kiedyś grał na waltorni i mi się spodobał też głównie ten dźwięk. A co jest najtrudniejsze, ucząc się gry na tym instrumencie? Co ci sprawia najwięcej trudności? Na samym początku najtrudniejsze jest wydobycie dźwięku ustami. Mhm. Potem dodaje się ustnik, a po może miesiącu, dwóch tygodni, no ja po jakimś czasie dodaje się waltornię i to jakoś wychodzi. A tutaj może pani pedagog nam jeszcze coś powie o nauce gry na tym instrumencie. Jak to wygląda, jeżeli ktoś przychodzi do szkoły muzycznej, wybiera ten instrument, to od czego trzeba zacząć? Myślę, że trzeba zacząć od zrozumienia faktu, że najważniejszy jest dla nas oddech. Powietrze jakby jest tutaj paliwem, żeby w ogóle zadąć w ten róg. No ponieważ jeżeli byśmy rozwinęli tą waltornię, chcieli tak sobie spłaszczyć i sprawdzić, jak jest długa, to ona ma aż 3,5 metra. Więc tutaj no uczniowie, nieraz malutcy, bo którzy mają, nie wiem, 8 lat, no muszą w tą waltornię dobrze dmuchnąć. Więc najważniejsza jest nie siła sama, ponieważ każdy chce siłowo dmuchnąć ten instrument, tylko właśnie technika, żeby dobrze zabrać duży ten oddech i jak najlepiej dmuchnąć. A no właśnie, dla kogo to instrument? Bardziej dla chłopców czy dla dziewczynek? Kiedyś można byłoby powiedzieć, że dla chłopców. Raczej mało było kobiet, które grały na waltorni, aczkolwiek w dzisiejszych czasach no, coraz to więcej jest pań, które grają na tym instrumencie. A znacie jakieś ciekawostki na temat waltorni? No, ten instrument jest dosyć kapryśny. Kapryśny? Mhm. Rozwiń swoją myśl. Dlaczego? Na przykład jeśli już masz ten dobry oddech, wszystko wiesz, wszystko umiesz, to może i tak nie wyjść. Może i tak nie wyjść. Tak, stąd dużo jakby jest kawałów o waltornistach o kiksowaniu. Ponieważ właśnie tak jak Igor powiedział, weźmiemy dobry dźwięk, dobry palec naciśniemy tam na wentylu, słyszymy idealnie ten dźwięk, wszystko jesteśmy przygotowani, a i tak czasem nie wyjdzie. To dlaczego? Po prostu. To jest taki kapryśny instrument. To jest taki kapryśny instrument. A Igor, co ci sprawia najwięcej satysfakcji? Jak już wyjdzie, jak już ten dany utwór wyjdzie tak, jak ma wyjść? No.
Tak. To jest to. Jak tak. się uda koncert i występ, co? No, owszem. To Igor, chciałbyś jeszcze coś dodać na temat tego instrumentu? Jeśli? No, to wychwytuje każdą emocję, ten instrument. Rozumie pani? Rozumiem. No, czyli zależy to też od psychiki i ogólnie się wypocząłeś, jak się czujesz, od dźwięków, jak ci to wychodzi. Mhm. Czyli to jakby te emocje słychać w tych dźwiękach, tak? Tak. To w takim razie jaki utwór dla nas dzisiaj przygotowaliście? Gwiezdne wojny. W twojej interpretacji, Igor? Owszem. Owszem. I nawet masz koszulkę. Owszem. Jesteś fanem, rozumiem. Tak. No to w takim razie słuchamy interpretacji Igora. Thank you.